Monika Sudar, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia H24, a ze mną w studio pan Julian Górski, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Grażyna Pogorzelska. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Maciej Pogorzelski. Dzień dobry. Z Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI. Już niedługo, 23 września, dzień otwarty w Fundacji. Proszę powiedzieć, na czym ten dzień otwarty będzie polegał, co Państwo szykują? To może ja powiem dwa słowa na początek. No, fundacja działa już 4 lata. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, choć byliśmy szczęśliwi, dostaliśmy lokal z miasta na Energetycznej. No ale tam było nam ciasno. Po prostu fundacja się rozwija, musimy myśleć do przodu troszeczkę. No i postanowiliśmy jakby rozszerzyć swoje działania. Możliwość jest tylko taka, że trzeba po prostu powiększyć lokal. Więc tak naprawdę to ten dzień otwarty jest związany z otwarciem nowego lokalu, gdzie będziemy właśnie jakby zaczynać nowe rzeczy. Poza tym, że będziemy oczywiście kontynuować to, co dotychczas robiliśmy, to będą nowe rzeczy. O nowych rzeczach tam Maciej opowie parę słów. Co to za nowe rzeczy, panie Maciej? Jeszcze niczym o nowych rzeczach, to słówko o lokalu, bo jest w pięknym miejscu przy ulicy Przelot 7. To jest trochę schowane za ulicą Racławicką przy takim uroczym placyku Mordechaja Anielewicza. To jest tak naprawdę taki mikroparczek trójkątny ze stawem, więc otoczenie jest takie naprawdę japońskie. Wystarczy spojrzeć z okna. Nie wiem, czy to są legendy, bo nigdy sam nie widziałem, ale na tym stawku podobno pojawia się też chyba żuraw. Żuraw. Który... Ale żuraw, no właśnie proszę powiedzieć, dlaczego to jest ważne? Dlaczego? No, żuraw jest takim japońskim symbolem szczęścia. Jak Państwo pewnie słyszeli, żurawie się robi najczęściej z jako origami, czyli składane kartki papierowe. I taki typowy sposób na zapewnienie sobie szczęścia to jest ułożenie tysiąca żurawi. Bardzo często w różnych sytuacjach zbiorowo lub samodzielnie się takie żurawie układa. No i takie zlecenie daliśmy naszym wolontariuszom, żeby na otwarcie postarali się zrobić te 1000 żurawi. Zobaczymy. A jak im idzie? No, zaczęli składać. Nie liczymy. Czym się generalnie zajmuje Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej? Bo mieli Państwo też festiwal kultury japońskiej. Tam można było zobaczyć kilka takich egzotycznych rzeczy. Stroje na przykład. Co jeszcze? Czy tak naprawdę to staramy się połączyć Polaków i Japończyków, bo mieszkamy dosyć daleko od siebie. Troszeczkę Japończyków mieszka w Polsce i we Wrocławiu i odwrotnie trochę Polaków i Wrocławian mieszka w Japonii, ale tak naprawdę te kontakty są dosyć wątłe i staramy się to zmienić. I pokazać kulturę japońską Polakom, kulturę polską Japończykom i tak naprawdę trochę zastanowić się nad tym, jakie są między tymi kulturami różnice i dlaczego akurat warto się temu przyglądać. A naprawdę kultura japońska jest czymś dosyć niezwykłym, a przyglądając się jej widzimy, że i nasza kultura europejska tak naprawdę nie jest taka oczywista i jest czymś wyjątkowym na tle całego świata. No właśnie, czym się ta kultura japońska różni od kultury polskiej? Ja tylko Państwu powiem, że mnie na przykład szokowało to, że Japończycy mają tę strefę bliskości, trochę bliżej niż my. Mi się wydaje, że jakoś my mamy tą strefę komfortu oddaloną. To prawda? Czy to tylko takie wrażenie? Tak, to jest nawet głębsze troszeczkę. Są przyzwyczajeni chociażby do spania publicznie. Prawda? Dla nas sen to jest coś tak intymnego, że w ogóle sobie nie wyobrażamy, żeby spać w obecności obcych osób. Oni śpią nie tylko w środkach komunikacji publicznej, ale nawet w pracy, co jest paradoksalnie uważane za objaw poświęcenia, bo się jest tak zmęczonym, że aż się zasypia z tego zmęczenia w pracy i to jest taki dowód bycia dobrym pracownikiem. No, u nas byłoby raczej obraźliwe, prawda? No, ktoś leni się i śpi w pracy. Także rzeczywiście te różnice kulturowe niespodziewanie bywają duże. Takie obcowanie ze sobą właśnie na co dzień, ta strefa bliskości, o której Pani wspomniała, rzeczywiście nas bardzo wyróżnia. Z drugiej strony, mimo tej bliskości fizycznej, no to jest odległość taka hierarchiczna, której my zupełnie nie znamy. To jest problem taki właśnie, który myśmy na początku w fundacji nie do końca czuli. Bo nam się wydaje, że jak jedziemy do odległych krajów i spotykamy Polaka, to rzucamy się na niego szczęśliwi, że możemy sobie dzień dobry nawzajem albo coś jeszcze powiedzieć. Że język polski tak, słyszymy. Tak, że język polski słyszymy. A u nich jest inaczej. To zauważyliśmy parę razy właśnie goszcząc różne grupy Japończyków, próbując ich skontaktować ze sobą, będąc przekonani, że oni będą przeszczęśliwi, że spotkali rodaka tak daleko. Nie.
ponieważ oni w tym momencie czują się zagubieni, bo nie wiedzą, jak się zachować, ponieważ zawsze osoba niżej w hierarchii musi się pierwsza ukłonić, musi się niżej ukłonić, a oni spotykając się na obcym gruncie nie wiedzą, z kim mają do czynienia i nie wiedzą, jak się mają zachować. A takie... w Japonii by wiedzieli? A skąd by tak, wiedzieli? Tak, ktoś by ich wprowadzić. Nie, na ulicy to nie, ale jeżeli chodzi właśnie o takie kontakty towarzyskie, ktoś by przygotował i wprowadził, powiedziałby im, że ten pan to jest pan prezes, a ten pan to jest wiceprezes i w tym momencie oni by wiedzieli, kto komu ma się ukłonić. My takich rzeczy nie wiemy i wydawało nam się, że jest to oczywiste, że jak się artysta z artystą spotyka, to będzie szczęśliwy, a tu się okazało, że nie. Ten dystans był, trzeba było... Długo musieliśmy się uczyć i zrozumieć, że najpierw trzeba im wytłumaczyć, kim jest dana osoba i wtedy oni się godzą na to spotkanie. Ale nie tak jak my, że hurra, spotkaliśmy Polaka na lotnisku w Tokio. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o sztuki walki, bo chciałam zapytać o sztuki walki. Wiem, że pan się w tym specjalizuje. Tak. Czy to jest tak, że Japończycy trenują te sztuki walki? Czy to jest tak, że nam się tylko wydaje Europejczykom, że co drugi Japończyk coś tam trenuje, że karate to japońskie, że taekwondo to japońskie, że jiu-jitsu to japońskie? Jak to jest? To znaczy tak, sztuki walki w Japonii są nieodłącznym elementem wychowania fizycznego w szkołach. Także powiedzmy tak, no dzieci niezależnie od tego, czy chcą, czy nie chcą, no często trenują sztuki walki na takiej zasadzie jak u nas no koszykówka czy siatkówka. Na WF-ie takim. Tak, na WF-ie. To na przykład samo kendo, czyli szermierkę japońską, praktykuje w kendo, w Japonii, przepraszam, około 3 miliony osób. No, w znakomitej większości są to właśnie dzieci szkół podstawowych, juniorzy, gimnazjaliści, studenci. A właśnie a propos kendo, jak już pan zaczął, to zaraz państwo będą mieli okazję zobaczyć materiał filmowy. Widać, jak te sztuki walki, jak tam trenuje mistrz razem z, rozciąga się z jakimiś swoimi uczniami. Tak. Ale jak pan powiedział, że na lekcjach WF-u, na lekcjach wychowania fizycznego to jest trenowane, że ludzie są, jakby no dzieci są zmuszane do tego, znaczy, żeby trenować, no, ale to jest jakby w kulturę wpisane, tak? Rozumiem? No zmuszane, no rodzic ma do wyboru albo futbol amerykański, albo kendo, albo judo, tak? Więc no to tak jak no, nasze dzieci są zmuszane, żeby się uczyć matematyki, tak? No nie każdy lubi matematykę, a musi się uczyć, więc no może podobnie jest kendo, tak? No ale no samo kendo samo z siebie no, jest bardzo ciekawym, interesującym sportem, więc mi się wydaje, że no, większość dzieci, mimo że nawet jeżeli nie kontynuuje później nauki kendo, to ma przynajmniej dobre wspomnienia, tak? No, nauczone z dyscypliny, pewnej powiedzmy lepszej koordynacji motorycznej, tak, no i wielu, wielu innych rzeczy. A co to takiego jest kendo? Na czym ono polega? Bo to nie jest taka zwykła sztuka walki. Tam jest chyba miecz, tak? Tak, jest miecz bambusowy. Kendo powstało około 500 lat temu. No geneza kendo była, powiedzmy, dosyć prozaiczna. Samurajowie, żeby między sobą ćwiczyć, tak, żeby nie zadać sobie żadnych obrażeń, no musieli zamienić stalowe miecze na bambusowe, tak? Więc zaczęli praktykować kendo. Później z biegiem lat no, kendo przestało mieć taki wymiar, powiedzmy, typowo bojowy. Weszło do programu nauczania i dalej jest praktykowane. Jest to szermierka. Czyli taki typowo sportowy teraz, tak? Tak, typowo sportowy. Jest to szermierka, są zbroje odpowiednie do tego, żeby no, sport był bezpieczny, kontaktowy, ale też bezpieczny. Można powiedzieć tak, no taka szermierka europejska, tylko bardziej hardkorowa. A kiedy będziemy mogli zobaczyć taką mocniejszą szermierkę właśnie kendo? Więc tak, tydzień po otwarciu naszego lokalu, czyli 30 września, 1 października we Wrocławiu przy ulicy Parkowej 14 w hali Młodzieżowego Centrum Sportu międzynarodowy turniej Kendo Nami Taikai z udziałem mistrzów japońskich. Wiele kategorii, i dzieci, i juniorzy, i dorośli. Generalnie sobota, niedziela od godziny 10 aż do wieczora. Można przyjść popatrzeć. Zapraszam. Julian nie powiedział o najważniejszej rzeczy i takiej wyróżniającej ten turniej w Polsce, bo w Polsce jak najbardziej bardzo dużo turniejów się odbywa. My też organizujemy, ale ten turniej będzie wyjątkowy, bo zwycięzca specjalnego konkursu
będzie mógł wyjechać na tydzień na Antonie Fiuli. To jest taka nagroda, tak? Tak, nagroda specjalna, tydzień treningu w Japonii, w Tokio. U boku mistrza Sugawara Tadanori, który zresztą przyleci na nasz turniej i będzie sędzią głównym. A można oglądać te rozgrywki? Oczywiście, wstęp wolny, zapraszamy. Sobota, no finały powiedzmy grupy seniorskiej tak około godziny 15-16. W niedzielę. W sobotę, a ten turniej dodatkowy jest w niedzielę około godziny 12. Dość widowiskowe, tak? Z tymi bambusowymi miejscami. Dużo krzyków, dużo uderzeń. Brzmi to tak z zewnątrz, jak słuchać, no bardzo bojowo. Ale japońskich krzyków, tak, po japońsku. Ale sport jest bezpieczny. A czy to jest tak faktycznie, że Japończycy mówią głośno i tak wyraźnie krzyczą, czy to jest nieprawda? Czy to tylko w tych sztukach walki? No ja tylko mogę tyle powiedzieć, że na pewno ekspresja w ich głosie jest, tak? Czy to jest głośno, czy cicho? No różnie to bywa. Kobiety mówią cicho. Kobiety cicho. No, to jest w ogóle bardzo specyficzne. To znaczy, po pierwsze mówi się stosownie do swojej roli społecznej, takiej obiektywnej, czyli kobieta mówi inaczej niż mężczyzna, w tym wyższym głosem, nawet jak ma z natury niższy, ale też się zmienia ten głos bardzo w konkretnej relacji z inną osobą. Najbardziej zmieniają ten głos kobiety. Rzeczywiście. Czyli dalej ta hierarchiczność, tak? Tak, ona jest bardzo, bardzo głęboko jakby wręcz zanurzona w języku i z tym się trzeba oswoić. Czasami dla nas to jest nawet trochę dziwne, bo bardzo mądre, wybitne kobiety czasami przechodzą na taki ton, który no byśmy określili jako taki trzpiotliwy trochę, albo taki niezbyt mądry. Tak? U nas nie pasuje. Tak, tak? Czyli ta różnica kulturowa tutaj jest tak. Nawet w sposobie mówienia, w intonacji, w dobieraniu głosu. Niezależnie od wieku dają małe dziewczynki. I to jest takie denerwujące. Przyjeżdża na nas mistrzyni szogi, która wiemy, że jest wybitną osobą, wybitną intelektualistką, a jak zaczyna mówić, to mówi po prostu jak taki czpiot 16-letni i człowiek się czuje trochę z tym zagubiony. Jednak. Czyli trzeba się przyzwyczaić do tych różnic kulturowych. A jeśli chodzi o język, trzeba się przyzwyczaić do języka, łatwo nauczyć się japońskiego, bo państwo zapewne mówią po japońsku. Nie, jest pewien paradoks naszej fundacji, że troszkę mówimy, dużo rozumiemy, ale my szczęśliwie we dwoje mamy córkę, która mówi po japońsku i się nam przydaje jako tłumacz. Zresztą jest lektorem naszej fundacji, naucza. Tak, i uczy języka japońskiego, a też prawda jest taka, że z Japończykami mówiącymi przyzwoicie po angielsku, łatwiej się porozumieć po angielsku, bo to jest znowu ta bariera. Język to jest kultura. I to, że my znamy nawet przyzwoicie język japoński, nie powoduje, że się rozumiemy z Japończykami. W momencie, kiedy oni przechodzą na angielski, trochę bardziej jakby komunikują się w sposób taki międzynarodowy, gdzie te takie kody kulturowe troszeczkę znikają, chociaż oczywiście nie do końca. I wydaje mi się, że łatwiej nam jest się porozumieć po angielsku. Oczywiście jak ktoś świetnie zna język japoński i jakby wszedł w tą kulturę, to pewnie będzie mu jeszcze łatwiej. Chociaż paradoksalnie Japończycy prawie zawsze i tak będą go traktowali jako obcego. Nie ma rady, ta kultura jest dosyć zamknięta, może przez to fascynująca. To właśnie chcemy pokazać w czasie Dnia Otwartego, bo to będzie taki przekrój tak naprawdę tego, co dla japońskiej kultury charakterystyczne. To może opowiesz o tej części bardziej dorosłej. No więc, znaczy tak, będziemy na pewno pokazywać tą kulturę japońską, taką, którą my znamy z obrazków, tak? To, co nas najbardziej fascynuje, kimono, zakładanie kimona, kaligrafia, no to nie tylko kobiety, bo jak robimy różne wydarzenia we Wrocławiu, to faktycznie mężczyźni też dają się ubierać na przykład. Próbują coś tym pędzlem zdziałać. Ja pamiętam, pas obi był taki, przymierzałam. Skojarzyło się z innymi wojnami, więc łatwe to było do zapamiętania. Ale to wszystko też ma swoją nazewnictwo, oczywiście, tak? wszystko jest skodyfikowane, wszystko jest nazwane. W Japonii do wszystkiego trzeba się przygotować, nauczyć, przejść lata szkoleń. Niczego się nie da zrobić tak po prostu. Nie można założyć kimona po prostu. Trzeba najpierw się tego nauczyć. Takie kursy trwają rok, dwa, niczym kobieta założyć sama kimono. U nas wcześniej trochę szybciej będzie. U nas trochę szybciej będzie. Ale podczas Dnia Otwartego będzie można się nauczyć. Będzie można. Też, tak. Ale to będzie bardzo przyspieszona wersja. Taka dla nas, dla Europejczyków. Tak jak właśnie, no można się właśnie przebrać. To się cieszy ogromnym powodzeniem. Wszyscy się przebierają. Wszyscy są szczęśliwi, że mogą na chwilę zostać tą Japonką, Japończykiem. Więc przebieramy. Faktycznie przebieramy w yukaty. Nie
nie w kimona, bo jakbyśmy chcieli przybierać w kimona, to by to trwało dwie godziny dla jednej osoby, więc może nie. To jest co innego, kimono i tak. Yukata, tak? Kimono jest tą formą najbardziej znaną dla nas tradycyjną. Jest to strój bardzo wyjściowy, jedwabny, szalenie kosztowny, a yukata to jest wersja uproszczona, letnia jakby kimona. Kiedyś Japonka by się w yukacie nie pokazała, bo to troszkę jak szlafrok było traktowane. Teraz chodzą, bo to się zakłada szybciutko i nie jest kosztowne, a nawiązuje do tego najbardziej pożądanego przez nie, przez w sumie Europejki też stroju. Bo jak patrzymy na te Japonki ubrane w prawdziwe jedwabne kimona, które kosztują majątek, nie ma co ukrywać, no to... Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Choć nie da się ukryć, że mało Europejek naprawdę tak dobrze wygląda w kimonach jak Japonki. Czyli znowu ta jest kultura. Jest to specyficzny strój, specyficzna figura, tak. Tak. A te włosy, bo to jest takie bardzo kosztowne fryzury, pięte no, gdzieś koki, to też kilka godzin się robi. Tego się my nie podejmujemy, bo to faktycznie są lata szkoleń. W tym roku pani była u nas, wtedy w czerwcu na Nihon no Nami, był u nas mistrz z Japonii, który zajmuje się układaniem włosów i makijażem scenicznym. No i praca nad taką fryzurą to jest faktycznie, to nie jest parę godzin, to jest bardzo długi zabieg i proces. One na ogół noszą peruki tak naprawdę, które też kosztują jak też kimona majątek i są też bardzo długo się nad nimi pracuje, więc po prostu zakłada się siateczkę na swoje własne włosy i na to szybciej jest. A jeśli chodzi o pismo, o alfabet japoński, będzie można podczas Dnia Otwartego spróbować tak. Tym tuszem coś napisać? Będzie zarówno lekcja otwarta języka japońskiego, takie zupełne podstawy, jak i pani Yumi Sato, jedna z Japonek mieszkających we Wrocławiu, nauczycielka kaligrafii i aktorka, będzie odrobinę uczyła samej kaligrafii, ale też ze względu na ograniczony czas bardziej pisała na zamówienie na przykład imiona po japońsku. A czy będzie można dostać taką karteczkę z imieniem i sobie gdzieś powieszyć? Taką na prawdziwym ryżowym papierze japońskim. No taką dostaliśmy od państwa z napisem Echo 24. A, no właśnie, to podobne będą mogli dostać goście Dnia Otwartego. No rzeczywiście jakby japońskie pismo jest dla nas trochę skomplikowane, bo są dwa systemy sylabiczne. Dwa alfabety takie, tak? Można tak, powiedzieć. Znaczy no, formalnie to jest sylabariusz, czyli bo alfabet to jest taki zapis głoskowy, a oni całe sylaby jednym znakiem zapisują w tych sylabariuszach. Mają tych sylab znacznie mniej niż my, więc język w sensie fonetycznym jest prosty, ale oczywiście te sylabariusze to jest wstęp, bo dopiero prawdziwe pismo japońskie, które wywodzi się z Chin, to są te tysiące znaków, których dzieci japońskie się uczą przez całe życie, a właściwie praktycznie żaden z Japończyków nie zna wszystkich, no może jacyś wybitni znawcy. Znowu te ograniczenia kulturalne, niesamowita kultura. Tak, to jest naprawdę niezwykłe. Ale katagana i hiragana będziemy mogli się zobaczyć, nawet się troszeczkę poduczyć w czasie takiej 45-minutowej lekcji i parę zwrotów podstawowych, grzecznościowych, także no będzie to taka okazja właśnie zobaczenia tej kultury w pigułce. A będzie można zobaczyć kilka ruchów sztuk walki? Też. Będzie kendo i będzie jajdo, także... Tak, a proszę nam na koniec po japońsku się pożegnać. Może ja się nauczę od razu od państwa. Tak powiedzmy, przyznam się państwu, że troszeczkę tego japońskiego się uczyłam przez kilka miesięcy, ale takie, jak państwo nam powiedzą pożegnanie, to się może takie, pożegnajmy. Takie dobre pożegnanie jakby na trochę dłużej, chociaż mam nadzieję, że się zobaczymy chociażby w tą sobotę. To jest sayonara i tu znowu takie specyficzne, bo w zależności od tego, jak się wydłuży o w środku tego wyrazu, to jest takie krótsze pożegnanie, to pożegnanie poważne. Czyli sayonara i sayonara, tak? Bo to w takim razie trzeba jakoś tak zrobić, tak? No to akurat niekoniecznie, bo to jest raczej buddyjski gest, chociaż kobiety mogą raczej... Czyli tak, czyli sayonara, tak? Sayonara. To sayonara państwu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi państwa gośćmi byli pan Julian Górski, dziękuję bardzo. Dziękuję pani bardzo. Grażyna Pogorzelska. Dziękuję. I pan Maciej Pogorzelski. Również dziękuję i zapraszamy. Sayonara, do widzenia, do zobaczenia państwu.